Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIO24.org. Proszę Państwa, dzisiaj w ramach informacji na temat nowego prawa zamówień publicznych analizujemy dla Państwa w dzisiejszym vlogu kwestię konfliktu interesów. Bowiem nowa ustawa Prawo zamówień publicznych w artykule 56 doprecyzowała i zawęziła ten konflikt interesów. Jeśli chodzi o szczegóły, za chwilę je przedstawimy. Proszę Państwa, artykuł 56 doprecyzowuje, jakich osób dotyczyć będzie ten konflikt interesów. Po pierwsze, kierownika zamawiającego. Po drugie, członka komisji przetargowej. Po trzecie, osoby, które wykonują czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Warto podkreślić, że w tym artykule 56 został zdefiniowany również ten konflikt interesów jako taki. I co ciekawe, ten konflikt interesów został zawężony. Zawężony został do kwestii związanych z tym, że powstają wątpliwości co do bezstronności lub bezpośredniego lub pośredniego interesu. Jakiego interesu? No interesu między innymi finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania. Czyli mówiąc krótko, jeżeli taka osoba będzie miała taki interes w konkretnym zakończeniu takiego postępowania, no to będzie musiała wyłączyć się ze względu na konflikt interesów. Warto podkreślić, że osoby skazane za przestępstwa związane z zamówieniami publicznymi będą mogły nie powoływać się, nie wyłączać się z tego powodu dopiero w momencie, kiedy nastąpi zatarcie skazania. Czyli tak długo, jak to skazanie jest w rejestrze skazanych, nie wolno takiej osobie brać udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Proszę Państwa, najważniejsza rzecz, która na koniec chciałem Państwu podkreślić, to to, że to oświadczenie o braku istnienia konfliktu interesów będzie musiało być złożone aż do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast warto podkreślić, że taki obowiązek spoczywa na osobie, co do której ten konflikt interesów istnieje, która to osoba weźmie tą informację, że w tym postępowaniu występuje jego konflikt interesów, to wtedy takie oświadczenie musi złożyć niezwłocznie. Bardzo dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIO24.org. Do usłyszenia.